Witam kolegów hodowców, jestem tutaj przy gołąbkach i ostatnio mówiłem o moich młodzikach, że się pokluły, a dzisiaj tu, że tak powiem, będę robił porządki. Postanowiłem, że będę zostawiał po jednym młodym, tak w perspektywie, więc po prostu tutaj przenoszę młode, tam gdzie są dwa, to je rozdzielam, żeby się lepiej chowały i po prostu, żeby ich tyle niepotrzebnie nie odchowywać, bo teraz no po prostu mi aż tyle nie potrzeba i będę zostawiał, właściwie nawet ciężko wybrać, czego zostawić. Tu akurat dwa młode po córce szaleńca. Te młode muszę rozłożyć, także on pójdzie do nowego gniazdka. Tak, tutaj wyrzuciłem już młódki. Także ja je rozkładam. Oczywiście zeszyt w ruch. Staram się rozkładać tak, żeby było blisko, czyli gniazdo pod gniazdem. Jak jest możliwość, żeby po prostu za daleko nie latać. I sobie po prostu notuję. Jak mówię, zeszyt w ruch, wszystko jest zanotowane. No tu niestety maluchy wylatują. Można się domyślić, co z nimi będzie. Znaczy, będą się przyjaźniły z Jogim. O ile się zaprzyjaźnią. Jogi to jest piesek. Więc niestety tak musi być, bo ich by było za dużo. I dlatego będę zostawiał na razie w miarę po jednym. Z tym, że nie wiem, czy uda mi się wszystko po jednym rozłożyć. Wstępnie rozłożę to, co się da. Kilka rezerwowych zostawię. A potem będę patrzył, bo coś też chyba w dwóch parach czy trzech się nie wykluły, czyli podłożę pod jajka, no więc jakby źle chowały, to wyrzucę i potem podłożę następnego. Tak to mam po prostu poplanowane. Linia szaleńca, tu jest ta samiczka, po której to są te młode, tu są dziadkowie tych młodych, co rozkładam akurat. Więc jest tu ileś dzieci, je rozłożę, nie wiem, tu 6 dzieci jest, 12 albo 14 wnuków tej pary tu będzie, a takich połowicznie to jeszcze kilka na linię tej samicy dodatkowo, także dość spora część na linię szaleńca, jest kilka na linię 901, tak samo. No to, co najfajniejsze, będę rozkładał, po rudych będę rozkładał, żeby rudzielce zostały, po grydce. Właściwie ciężki dylemat, bo nie jest to prosto porozkładać. Dla ułatwienia sobie zadania jeszcze sobie opisuję w celach. Tam, gdzie podłożyłem, to sobie opisuję rodziców, przynajmniej jednego rodzica z tych, co podłożyłem. I tak to po prostu tutaj u mnie wygląda, że wszystkie będę się starał, żeby wszędzie było po jednym młodym. Po jednym. Tu już właśnie robota jest zrobiona. Wszędzie będę się starał, żeby po jednym młodym zostało. Z tego, co najlepsze, także połowa młodych zostanie wyrzucona. A tam na filmiku przedstawiałem mniej więcej, z czego będę zostawiał, bo już taki filmik tu pokazywałem z tymi młodziakami. No i będę podejmował decyzje, z których zostawić. No, te, co będą podwójne, to zobaczę, czy na razie jeszcze kilka par zostawię podwójnych, czy potem będę w późniejszym terminie wyrzucał te podwójne, ale już jakąś wstępną selekcję trzeba zrobić. Zresztą Jogi też ma ograniczone możliwości przerobowe, więc też to od razu nie zrobię w ciągu jednego dnia, tylko tak na spokojnie, powolutku i do przodu. Wiem, że to jest brutalne, ale tak jest w hodowli. No, robimy selekcję, też brutalnie postępujemy. No co, usuwamy gołębie, bo jakby się nie usuwało, to ja 50% stada. Także częściowo robota zrobiona. Kilka tych młodych porozkładałem, po jednym,
żeby sobie po prostu po jednej sztuce miały. Wiem, że niektórzy teraz będą chcieli falę hejtu zrobić, że się, no może to niehumanitarne, ale tak jest, no jak się chce iść postępem do przodu, to niestety trzeba usuwać gołębie, robić selekcję, te, które, bo już pod poprzednimi filmikami były jakieś komentarze, no my jesteśmy miłośnikami hot gołębi, ale też no, sportowcami i jakby liczą się niestety te dobre, a te słabsze muszą odpadać. Tutaj te no, nie zdążyły się wykazać, słabsze, nie słabsze, ale nie ma dla nich miejsca i muszą odejść. Także no, przykra taka sprawa. Ale na koniec akurat tutaj powiem, jak to ogląda do końca. Zobaczymy, kto z hejterów do końca ogląda moje filmiki. Miałem dużo telefonów i no, zgłosili się też hodowcy chętni na te maluchy, więc powiem na koniec, że nie Jogi je jednak się nimi zaopiekuje, a kolega hodowca, który sobie po nie przyjedzie, odbierze i będzie sobie hodował, tak żeby będą miały to szczęście. Nie będę mu wypisywał rodowodów pochodzenia, dostanie w skrzyneczce, zaraz je zapakuje mu do skrzyneczki i kolega sobie je odbierze, podłoży, no i co sobie uchowa, to jego. Tak więc tutaj mam wszystko spisane i tu przełożymy dla kolegi młodziaki. Młodziaki mu przygotujemy i sobie zabierze, co sobie podłoży, to u niego sobie będą rosły. Całe wiaderko mam, także sobie nie wiem ile ich tu jest. Także dziękuję koledzy za uwagę, do usłyszenia, dobry lot. Także zobaczymy, kto filmiki ogląda do końca i jakie komentarze się będą pojawiać u kolegów. Negatywne, że wyrzucam, a niestety tak trzeba. U mnie zostaną po jednym z tych najfajniejszych par. Te owszem też nie są złe, ale cóż, no coś trzeba wyeliminować. Więc mają to szczęście, że trafią tam, gdzie ktoś je chce. Pozdrawiam, do usłyszenia.